Wielkanocne stroiki, palemki, domowe wypieki, a nawet ażurowe króliki czy jajka zdobione koronką. Na wielkanocnym kiermaszu w Giżyckiej Siódemce coś dla siebie znaleźli nawet najbardziej wymagający klienci. Na kiermaszu widziałam takiego fajnego kwiatka, ale nie stać mnie na niego, bo mam tylko 12 zł. Ale kupiłam sobie galaretkę i ciasteczko. Losy i słodycze można kupić też. Było można zrobić tatuaże, takie na Wielkanoc i właśnie te warkocze. Można kupić różne palmy, ozdoby, jedzenie również. Można zrobić sobie zdjęcie w fotobudce, zrobić tatuaż, ozdoby różnego rodzaju, jakieś wiązanki, palemki. Wielkanocne ozdoby przygotowali uczniowie siódemki i ich rodzice, a także osoby spoza społeczności szkolnej. Do kiermaszu przyłączył się Giżycki Zakład Doskonalenia Zawodowego, lokalne firmy oraz kulinarni celebryci Aleksandra Juszkiewicz i Dariusz Baryga. Mamy fotobudkę, mamy pyszne ciasta różnego rodzaju. Tak naprawdę wiele firm giżyckich nas pomogło w tym, żeby te ciasta tutaj były. Dodatkowo dzieci mogą mieć atrakcje w formie warkoczyków przedłużanych, pięknych, kolorowych, które tak naprawdę współpracuje z nami ZDZ Giżycki i oni nam zaoferowali taką pomoc. Mamy też piękne tatuaże. Pierwsza pomoc. Dzieci mogą sobie przetrenować pierwszą pomoc. Ale tak naprawdę jak widzę, to ogromna kolejka jest do loterii. Wspomogli nas wszyscy. My, rodzice, dzieci, firmy giżyckie dały nam ogromną ilość gadżetów, które dzieci mogą wylosować już za 5 zł. A wisienką na torcie są skrzydła, bo tak naprawdę każdy może być aniołem i wspomóc nas, żebyśmy my mogli pomóc dla rodziców Miłosza w rehabilitacji i leczeniu. Miłoszek ma dopiero rok i zmaga się z poważną chorobą. Wraz z rodziną mieszka w gminie Giżycko. Od początku tak naprawdę rodzice walczą o jego zdrowie, walczą o to, żeby mieć pieniądze na rurki, bo dziecko ma cały czas rurkę, musi być pionizowane, nie chodzi, nie siedzi, znaczy roczne dziecko można powiedzieć, że i tak nie chodzi, ale on nie ma szans w tym na razie, jest codziennie rehabilitowany. Dzienna rehabilitacja, około godzinna, kosztuje chyba 250 zł. Rodzice po prostu potrzebują wsparcia, żeby to dziecko mogło żyć na poziomie. To już drugi charytatywny kiermasz siódemki w tym roku szkolnym. W organizację wydarzenia włączył się samorząd uczniowski i inne dzieci chętne do pomocy. To już było zaplanowane kilka miesięcy temu, bo już się dowiedzieliśmy o tym chorym dziecku, to już chcieliśmy coś zorganizować. No i wpadliśmy na pomysł, żeby znowu zrobić kiermasz. No to ogłosiliśmy, żeby tam jakieś rzeczy na święta robili, jakieś stroiki i różne rzeczy. No i jakoś to wyszło, pozbieraliśmy dużo osób do pomocy. Sprzedaję na kiermaszu różne rzeczy, różne stroiki, ciastka, chleby. Bardzo lubię sprzedawać te rzeczy, ponieważ mam kontakt z ludźmi i uczę się handlu. Bardzo lubię pomagać i bardzo lubię też poznawać nowe osoby i zachęcam ich do pomocy. Przez to potem innym pomagam i czuję się z tym dobrze, że mogłam chociaż trochę pomóc. Pomaganie jest ważne, no bo to nie pierwszy nas kiermasz dla chorego dziecka. To już chyba było 4 takie. I zawsze ja się zgłaszam, na każdym pomagałem, na każdym sprzedaję coś tam, staram od siebie dorzucić. I kiermasz, no zawsze kolegów też namawiam, żeby ze mną pomagali. Podczas wydarzenia udało się zebrać ponad 13 tysięcy złotych. Te pieniądze wspomogą leczenie i rehabilitację rocznego Miłoszka.